Tysiące wiernych przybyło 8 września do Loreto na doroczny odpust. Pielgrzymi zdążali do sanktuarium pieszo, konno, na rowerach, indywidualnie bądź w pielgrzymkach zorganizowanych przez parafię. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Henryk Hozer. Po Eucharystii poświęcił plac pod budowę nowego kościoła. Pan uczynił wielkie rzeczy dla mnie. Pan uczynił wielkie rzeczy dla nas, skupiając nas dzisiaj u stóp Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej, w tym niezwykłym miejscu, przyjmując nas do domu Matki, przyjmując nas do tego miejsca, gdzie czujemy się u siebie, gdzie czujemy się bezpieczni, gdzie czujemy się kochani. To miejsce wybrał błogosławiany Ignacy Kłopotowski, wielki czciciel. On tutaj spoczywa, w tym miejscu, w tym sanktuarium. Tutaj też spoczywają siostry Loretanki, które założył i które powierzył Najświętszej Maryi Pannie Loretańskiej, bo przecież był w Warszawie proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej i tam zawarł z nią swoisty kontrakt, swoistą umowę przymierza, którą tutaj realizował. Ksiądz Ignacy Kłopotowski, założyciel tego miejsca, fundator tego miejsca, był proboszczem w Warszawie na Pradze, w parafii Matki Bożej Loretańskiej. Tam doznał wielu łask duchowych oraz uzdrowienia. Zawierza jej Matce Bożej Loretańskiej, jest wdzięczny za to uzdrowienie i postanowił ten kult, który już trochę przygasł, bo jak powiedziałam, ponieważ zaborcy niszczyli, więc ten kult loretański troszkę upadał. I tak to nie tylko loretanki, ale i biskupi podkreślają, że ksiądz Kłopotowski przyczynił się na początku XX wieku do odnowienia kultu loretańskiego w Polsce. Więc figura Matki Bożej Loretańskiej, ta cudowna, o której pani wspomniała, dotarła do nas w przededniu stanu wojennego. To też jest takie ciekawe. Wykonana została w Mediolanie, w domku loretańskim poświęcona i w przededniu stanu wojennego przebywa. Czyli matka znowu przychodzi w trudnym okresie dla historii Polski. Dlatego od tamtego momentu codziennie zanosimy modlitwę za naszą ojczyznę. I teraz, kiedy Ojciec Święty Franciszek wzywa do modlitwy o pokój, to oczywiście też to czynimy z większą jeszcze siłą. No jest Maryja przewodniczką wiary cały czas, właśnie odkąd pamiętam, to miałam, bo od rodziców wzięłam ten obraz, jak zmarli Matki Bożej właśnie i do Matki Bożej się modlę. I też właśnie bardzo, bardzo duże znaczenie ma dla mnie Maryja, bo jak mam jakieś kłopoty czy jakieś problemy, to zwracam się właśnie do Maryi, jak do Matki. No i właśnie tak bardzo, bardzo kocham Maryję i przyjeżdżam tutaj, dlatego że kocham Maryję jako swoją matkę. W roku wiary staram się uczyć podążać za Maryją, jej drogą wiary. Na dowód tego pielgrzymuję za nią, docierając kolejno do poszczególnych stacji kościołów dziekańskich. I chyba do tej pory było 16 czy 17. I każde uczestnictwo w liturgii rozpoczynającej peregrynację w nowym dekanacie jest dla mnie ogromnym ubogaceniem. Duchowym przede wszystkim, osobistym. Jest okazja, żeby powierzyć nie tylko swoje sprawy, ale sprawy mojej parafii, za którą odpowiadam, i mojej rodziny, tej bliskiej, dalekiej, na której mi bardzo zależy, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek nie miał dotrzeć do nieba.
Jest ona jednym ze znaków, które Bóg stawia na naszej drodze. Tak to słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego. I Bóg daje nam znak. Jest nim postać Najświętszej Maryi Panny, której obchodzimy dzisiaj urodziny. Dla mnie w ogóle jest znakiem takiego pełnego oddania się Bogu, takiego zaufania maksymalnego i ogromnej pokory. Bo tak naprawdę, nie wiem, przyszedłby dzisiaj do ciebie anioł, powiedział, że masz być matką, no to ja nie wiem, jakbym zareagowała. To było chyba dla mnie takie, co? No więc tutaj właśnie tak właśnie myślę, że jest takim przykładem, najlepszym przykładem właśnie takiego zaufania i pokory. Matka Boża, no chyba ona mnie tutaj zaprasza, bo jest obecna w moim życiu właściwie od dziecka. Tyle różnych miałam przeżyć, tyle to można opowiadać bardzo długo, ale tu nie czas. I zawsze Matka Boża, czuję jej obecność, jest blisko. Ja zresztą się zawsze do niej zwracam o pomoc, o radę, o jeżeli mam jakieś problemy, czy miałam kłopoty, czy z dziećmi, to zawsze prosiłam ją o wsparcie, o pomoc. Nigdy się nie zawiodłam. Zawsze mi odpowiadała, zawsze mi służyła pomocą. Jestem tutaj często, a to dlatego, że mogę dosłownie powiedzieć, że w tym sanktuarium się zakochałem. No jest to miejsce dla mnie takie magnetyczne, bardzo przyciągające, choć jestem w parafii również pod patronatem Matki Bożej Częstochowskiej. W ogóle z Marią jestem związany od dziecka. Najpierw przez związanie się ze szkaplerzem, w szkole podstawowej już wędrowałem. Pochodzę z Pomorza, a więc to wędrowanie, to pielgrzymowanie chyba mam we krwi. Za każdym razem przyjeżdżamy z rodziną. W sumie pierwszy raz przyjechaliśmy tutaj, właśnie jak byłam w drugiej klasie podstawówki. Przyjechaliśmy z rodziną, ponieważ właśnie, nie wiem, ode mnie z parafii nie jest w ogóle organizowana pielgrzymka tutaj. No szkoda w sumie, bo jest naprawdę, naprawdę fajnie i tak myślę, że klimat w ogóle bardzo dużo myślę, że daje, bo mi się osobiście bardzo podoba, że jest w lesie, że jest taki, naprawdę można się wyciszyć, można tak fajnie przeżyć ten czas. Mnie osobiście tutaj ciągnie właśnie to, że jest atmosfera, chociażby to. Atmosfera, taki, no nie wiem, tak naprawdę, bo ja mieszkam w Warszawie, jestem z miasta, więc tutaj są dookoła drzewa, jest las, tak? I można tak naprawdę fajnie, nawet w ciągu szkoły, tak? W ciągu szkoły jest taki bieg, a tutaj można po prostu stanąć na chwilę, wyciszyć się i to jest naprawdę fajne, takie pozytywne, że można naprawdę fajnie się napełnić, tak? Naładować akumulatory, żeby mieć siłę iść dalej. Cieszymy się też, że dzisiaj jest 8. rocznica powstania naszego czasopisma diecezjalnego Idziemy. Sam tytuł przypomina, że idziemy przez życie, że życie jest pielgrzymką, że życie jest wyjściem i przyjściem. Musimy być całkowicie świadomi tych celów, które sobie w życiu stawiamy i do których zmierzamy. Bo życie bezcelowe jest życiem bez sensu. I właśnie media katolickie pomagają nam odkryć te cele i tę drogę i ten sens życia, który daje nam nadzieję.